Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam na konferencji prasowej w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej oddziału na Mazowszu. Bardzo serdecznie witam obecną tutaj razem z nami panią premier Beatę Szydło. Witam również ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Błaszczaka, także pana generała Leszka Suskiego, który jest szefem Państwowej Straży Pożarnej. Jako pierwsza głos zabierze pani premier. Bardzo proszę. Dzień dobry. Proszę Państwa, zakończyliśmy właśnie odprawę dotyczącą sytuacji powodziowej w Polsce. Jak wiemy, na południu Polski występują zjawiska pogodowe, które powodują, że potrzebna jest bardzo intensywna, w tej chwili bardzo intensywny monitoring służb. W niektórych miejscach w województwach południowych zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Na rzekach, w niektórych miejscach stany alarmowe i dlatego spotkałam się dzisiaj razem z panem ministrem tutaj w siedzibie Komendy Wojewódzkiej. Mieliśmy informacje złożone przez przedstawicieli wszystkich tych województw, których w tej chwili są powołane sztaby przeciwpowodziowe. Pierwsza i najważniejsza informacja, która należy się naszym obywatelom, to jest to, że sytuacja się stabilizuje. Sytuacja zarówno pogodowa, jak i wydaje się, że w tej chwili te stany zagrożenia na rzekach zaczynają również się stabilizować. Oczywiście cały czas sytuacja jest monitorowana, działają sztaby, działają w tej chwili służby. Wszystko jest pod kontrolą, jest monitorowane i druga najważniejsza informacja jest taka, że nie ma w tej chwili zagrożenia dla mieszkańców i ta sytuacja napawa optymizmem. Ale mimo tego, o czym przed momentem Państwu powiedziałam, cały czas służby są w pogotowiu, dlatego że wiadomo, że sytuacja może ulec w każdej chwili zmianie. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, że w tym momencie wszystkie informacje, które do nas spłynęły, pokazują, że sytuacja się stabilizuje. Pan komendant zobowiązał służby do tego, żeby na bieżąco była monitorowana sytuacja i żeby były składane kolejne komunikaty. Ja będę również informowana przez pana ministra o tym, jak przedstawia się sytuacja pogodowa w Polsce. W tej chwili wszystkie służby, jeszcze raz chcę podkreślić, działają bardzo sprawnie, jest wystarczająca ilość sprzętu i ludzi na miejscu i Polacy mogą się czuć bezpiecznie. Dla nas priorytetem jest oczywiście bezpieczeństwo i wszystkie służby, które dzisiaj są właśnie tam w akcji na województwach poszczególnych, przede wszystkim muszą koncentrować się na tym, ażeby to bezpieczeństwo zapewnić i chcę podziękować tym wszystkim, którzy są zaangażowani w tej chwili w województwach południowych w akcję i również na ręce pana komendanta przekazać podziękowania dla wszystkich tych, którzy nad bezpieczeństwem czuwają. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani premier, a teraz głos zabierze pan minister Mariusz Błaszczak. Tak jak podkreślała pani premier, prognozy pogody są dobre. Wszystko wskazuje na to, że ilość opadów będzie zmniejszała się, ale rzeczywiście sytuacja wymaga postawienia w stan gotowości służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i tak jest. Razem z panią premier odebraliśmy meldunki ze strony komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewodów, którzy zajmują się zapewnieniem odpowiedniego funkcjonowania, więc zapewnieniem bezpieczeństwa w swoich województwach. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie opolskim i w województwie śląskim. Obaj panowie wojewodowie bezpośrednio po wideokonferencji udają się w miejsca, w których ta sytuacja jest najtrudniejsza, ale chciałbym podkreślić bardzo mocno, że sytuacja jest pod kontrolą, że służby są zmobilizowane do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. No i jeszcze raz to podkreślę, prognoza pogody jest optymistyczna, a więc jesteśmy dobrej myśli. Bardzo dziękuję panie ministrze, a teraz głos zabierze pan generał Leszek Suski. Pani premier, panie ministrze, szanowni państwo,
strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie ochotniczych straży pożarnych są przygotowani do działań przeciwpowodziowych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Mamy 32 tysiące strażaków oraz pracowników cywilnych w Państwowej Straży Pożarnej, 140 tysięcy druhów ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 4308 jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Blisko 250 tysięcy druhów ochotniczych straży pożarnych w 11 800 jednostkach ochotniczych straży pożarnych nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale go wspomagających. Na bieżąco 5200 strażaków w tej chwili jest w służbie. W ciągu 3 godzin jesteśmy w stanie do naszych jednostek ratowniczo-gaśniczych włączyć pozostałych strażaków. Wtedy byłoby nas 10 tysięcy. Dysponujemy 1700 samochodami ratowniczo-gaśniczymi, które mogą brać udział w akcjach przeciwpowodziowych oraz 3700 samochodami specjalistycznymi. Mamy 800 łodzi, które również mogą być użyte. W naszych magazynach jest 1 milion worków do piasku, 120 tysięcy rolek do włókniny, jedna rolka to 100 metrów kwadratowych. Także dysponujemy sprzętem, jesteśmy przygotowani. Od wczorajszego dnia dokonywaliśmy przeglądu naszych sił i środków. Także gotowi jesteśmy do udzielania pomocy na terenie całego kraju, a w szczególności w województwach południowych. Dziękuję bardzo.